sali poporodowej. Przepraszam, co się pani stało? Dlaczego pani się tak martwi? Przecież urodziła pani zdrowego syna. Ale panie doktorze, on jest ruty. Mój mąż na pewno się zorientuje, że to nie jego syn. Niech pani tutaj leży, niczym się nie martwi. Ja to załatwię. Lekarz wychodzi szukając ojca dziecka. Pan Malinowski? Tak, tutaj. Czy wszystko jest w porządku, panie doktorze? Tak. Proszę pana, mam do pana takie pytanie. Niech pan mi powie, jak często uprawiał pan seks z swoją żoną? Raz w tygodniu. Proszę pana. Niech pan będzie szczery. No dobra, no. Raz w miesiącu. Proszę pana, ja jestem lekarzem. Ja się znam na takich rzeczach. Niech pan mówi prawdę. Raz na pół roku. Raz na pół roku. Dobrze. To pan teraz idzie do swojej żony i pan zobaczy, coś pan tym zardzewiałym sprzętem zmajstrował.